Jaki jest temat rekolekcji? Czy może był zapowiedziany wcześniej? Nie wiem. Zamówili sobie księgę, czy chcą posłuchać, czy narzucony był z księdza biskupa temat? Później jeszcze o takim może odbiorze, czy jest jakiś kontakt? Musi być. Tak, bliżej. Mhm. Tylko mikrofon. Jest, pięknie. Szczęść Boże, witam księdza biskupa w seminarium lwowskim, diecezji lwowskiej. Myślę, że dobra okazja, żeby opowiedzieć nam o tym, co tutaj w ogóle się dzieje. Jak w ogóle przebiega spotkanie z księżmi lwowskiej archidiecezji. Niektóre są pewnie znane. Przyszedłem razem rekolekcje kapłańskie. Zostałem poproszony, żeby właśnie je przeprowadzić i żeby bardziej jeszcze, chyba każdy z nas, żeby się umocnił w swoim powołaniu, odpowiedział na to, do czego jest zaproszony przez Pana Boga. Rzeczywiście mam tu kilku księży znajomych, którzy kiedyś byli w Przemyślu i dzięki temu też ten kontakt chyba jest łatwiejszy. Natomiast sam odbiór to przyznam, że jest według mnie przynajmniej bardzo taki dobry. Księża się angażują, chcą się pomodlić. To jest najważniejsze, żeby umieć słuchać, co Pan Bóg mówi, a potem, żeby dawać też odpowiedź na to Jego zaproszenie związane z powołaniem. I głównie temu zagadnieniu są poświęcone te rekolekcje, jak przeżywać swoje powołanie, jak je realizować, żeby stawało się takim naszym mocnym kroczeniem za Jezusem, bo do tego jesteśmy powołani jako kapłani. I wtedy, jeżeli rzeczywiście słowo Pana przyjmiemy, kiedy ono staje się światłem dla każdego z nas i wypełniamy je, to na pewno pięknie realizujemy nasze powołanie, wezwanie. I to kapłaństwo staje się też taką radością dla każdego, kto czuje się właśnie wezwany do głoszenia Ewangelii. Czy odbiór strony księży to jest takie trudne audytorium, też jeżdżą z rekolekcjami, wygłaszają kazania. Czy trzeba się jakoś specjalnie dla nich przygotować, inaczej niż dla wiernych? Na pewno tematy są inne, typowo takie kapłańskie i bardziej skoncentrowane też na naszej misji, jaka jest konkretna misja kapłana i jak ją skutecznie później wypełniać, realizować. Bo inne zadanie jest ojca rodziny, inne matki czy dziecka. Kapłan ma swoje powołanie. I szczególnie z mojej strony było taki apel skierowany do kapłanów, żeby to powołanie realizować w duchu misji i dawania świadectwa, powołania takiej służby. Jestem sługą Jezusa, sługą Ewangelii, dlatego chcę Mu służyć i później iść tam, gdzie zostałem posłany. No, czy temat był wybrany przez księdza biskupa, czy raczej zamówienie było na ten temat? Ja przyznam, że sam te tematy wybrałem. To była taka propozycja dowolnych tematów. Bardzo jestem wdzięczny, bo rzeczywiście można wtedy pod takim kątem, jaki widzi ten, który prowadzi te rekolekcje, to można to realizować. I na pewno każdy z kapłanów pewnie inaczej by to poprowadził, ale to jest też chyba takie piękno duchowe, że jednak Pan Bóg różnymi się środkami posługuje, metodami czy tematami, ale wszystko służy temu, żebyśmy jeszcze bardziej w przyjaźni z Chrystusem kroczyli przez codzienność. Sąsiadują między sobą archidiecezje przemyska i lwowska. Czy problemy są podobne, czy jednak jest wielka różnica? No myślę, że tutaj wspólnoty na pewno są o wiele mniejsze, wspólnoty katolickie, niż w archidiecezji przemyskiej. Tam zdecydowana większość to są katolicy, ale pewnie sprawy te same są, bo jednak duża też emigracja i spora część nawet w naszych parafiach ludzi wyjechała gdzieś w inne strony, żeby pracować, wracają na święta. To ten problem pewnie jeszcze bardziej jest wielokrotniony, co utrudnia też duszpasterstwo. Natomiast ludzie są zawsze tacy, ludzie są tacy sami, natura ludzka jest taka sama i tutaj tylko od nas zależy, czy my się otworzymy na przesłanie Ewangelii, bo grozi nam niebezpieczeństwo, że ten świat nas zagłuszy i to wołanie świata o to, żeby iść za Nim, a nie za Jezusem, to jest chyba wszędzie takie bardzo mocne i trzeba rzeczywiście dużo naszej czujności, ale też takiej ufności, że jednak
pomocą Bożej łaski będziemy w stanie za Chrystusem kroczyć, ale problemy są podobne.